Cześć wszystkim. Dzisiejsza prezentacja będzie tak naprawdę z próbą przekazania paru elementów związanych z drogą tworzenia aplikacji, która się skaluje, a jednocześnie próbą pokazania, jak ją można dalej rozwijać. Czyli ja się nazywam Marek, a to jest Paweł. Dobra, słuchajcie, to jest tak. Plan jest taki mniej więcej, że przejdziemy sobie przez to, na jakie zapotrzebowanie my odpowiadamy, tworząc oprogramowanie, a szczególnie wybierając ten, a nie inny kierunek. Później, czy na pewno wszystko to, co daje, wszystkie te możliwości, które dają pewne narzędzia, czy powinniśmy wykorzystywać. Później, jak to jest zrobione, to akurat Paweł przygotował bardzo fajne demo, które będziemy pokazywać, że niekoniecznie trzeba mieć super wysublimowane narzędzia, a można korzystać z tego, co już jest, żeby osiągnąć swój efekt. No i będzie jakieś podsumowanie i czas na zadawanie pytań. Także zaczynamy. O, jest drugi mikrofon. Niestety nie udało nam się dość równomiernie podzielić tutaj czasu na mówienie, więc na razie najwięcej będę mówił ja. Dobra, słuchajcie. Wiemy wszyscy, że rozwój oprogramowania jest trudny, prawda? Czy wszyscy wiedzą, co się dzieje na tym obrazku? Mamy stan uporządkowania i stan nieuporządkowania. Właśnie nie ma koziołka, kurczę, liczyłem na niego, bo nie jest fizykiem. Entropia. Dokładnie, entropia. A co jest ostatecznym stanem entropii? Chaos. Tak jest, chaos. Chaos i chaos nam towarzyszy ciągle, więc albo będziemy sobie zmniejszać tą entropię, znaczy utrzymywać na tym samym poziomie, tak? Bo założenie jest, że nie można jej zmniejszyć, albo wylądujemy w tym. No i teraz jakie są sposoby, żeby ten chaos okiełznać? Ja sobie szukałem przed tą prezentacją jakichś takich prostych sposobów na mierzenie i znalazłem artykuł, który się nazywa Mierzenie dojrzałości oprogramowania za pomocą entropii. Autor tutaj wybrał bardzo prostą metrykę, czyli ilość modyfikowanych plików, argumentując, że im więcej jest do danej zmiany potrzebnych modyfikacji plików, tym ta entropia w tym oprogramowaniu jest większa i tym trudniej wprowadzać w nim zmiany. To jest akurat, może nie będzie was przekonywał super ten przykład, bo to jest repozytorium WordPressowe, ale jakąś metrykę wybrał, tak? Te linie tutaj pionowe, o, gdzie jest mój kliker? Kliker się nie włączył. Te przerywane linie to są release'y. Jak widzicie, w czasach release'u ewidentnie ta krzywa tam opada, czyli liczba zmodyfikowanych plików zmniejsza się, to znaczy, że się to oprogramowanie stabilizuje, a później znowu gdzieś tam trzeba rozgrzebać i rozpróć to wszystko i znowu jakby ta entropia wzrasta. Natomiast jakby pociągnąć krzywą trendu, to możecie zauważyć, co się dzieje. W tak dłuższej perspektywie, jakby to jeszcze zekstrapolować na przyszłe lata, to co się dzieje? Rośnie, tak jest, ciągle, powolutku, wolniej albo szybciej, ale rośnie. Niestety to nas wszystkich dotyczy i różnie sobie można z tym poradzić. No i teraz pytanie, jak sobie można poradzić z tą entropią, w jaki sposób ją okiełznać, jakie mamy narzędzia, które mamy do dyspozycji, żeby temu przeciwdziałać. To jest pytanie na ilość i chciałbym, żebyście parę takich przykładów podali. Co wam przychodzi do głowy jako sposób na walkę z tą entropią, tak? Czyli zapewnienie takiej dojrzałości oprogramowania. Jira. Dokumentacja, tak. Dokumentacja to jest jeden z tych elementów, żeby wiedzieć później, dlaczego coś zostało zrobione, albo żeby wiedzieć, żeby tego samego błędu nie popełnić. Ja na przykład bardzo często je popełniam. Co jeszcze? Dobre testy. O, testy, właśnie. Są też testy. Co jeszcze mamy do dyspozycji? Akurat ja przeszedłem z community PHP-owej do community Java-owej z powodu tego, że ona się szczyciła właśnie dojrzałością. Niektórzy mówią, współczuję na ten tekst. To różnie bywa. W każdym razie jeszcze jest parę narzędzi, tak? Czy przychodzi wam jeszcze jakieś takie, no takie, które używamy na co dzień, jest dużo meetupów, książek o tym, jak się pisze oprogramowanie zgodnie z... Solid. Reguły. Solid, keys, try. Bardzo dobrze. Co jeszcze? Architektura, tak jest. Narzucona, no właśnie. Pytanie, czy to jest narzucone, bo jak ktoś nie opisywał tych wyborów wszystkich, to później mierzymy się z czymś, czego nie rozumiemy, tak? Skąd to wynikało? A zawsze są jakieś decyzje. Dobra, słuchajcie, przygotowałem taką dużą listę. Mamy tak, standardy kodowania, mamy konwencje, mamy estetyczną analizę kodu, mamy paterny,
mamy code review, tak? Czyli tych narzędzi jest dużo. Mamy testy automatyczne, mamy te regułki, solid, dry, mamy refactoring, mamy te... O jejku, tłumaczenie, dobra, nie będę tłumaczył. Dwa ostatnie elementy, tak? Czyli zrozumienie, co robi nasz software i w jakiej architekturze chcemy go realizować. I teraz właśnie jest takie pytanie, skąd pochodzi architektura? Nie wiem, czy pamiętacie, na prezentacji chyba dwa czy trzy tygodnie temu Michała, Michaluka było, że pochodzi skąd? Tu kolega już zaczął ten wątek. W przypadku, tak. Z przypadku, albo też niektórzy, tu koziołka nie ma, żeby mu powtórzyć swój tekst z pewnego czarnego miejsca. Czyli nikt nie rozumie, skąd ona się wzięła, my musimy później w tym żyć. I to jest właśnie, dzisiaj będziemy sobie omawiać, skąd to, co my akurat w tym projekcie realizowaliśmy, się wzięło, na jakie zapotrzebowanie odpowiada i jak przypuszczalnie będzie mogło się to rozwijać. Żeby nie było takiego przeświadczenia, że to się wzięło znikąd. Zawsze jest jakaś historia. Pamiętam, kiedyś dostałem oprogramowanie od gościa, który pisał je na własne potrzeby po godzinach, ale później się okazało, że firma od niego to odkupiła. I no, już jak mniej więcej po 3 miesiącach zrozumiałem, co to robi, to było takie wow, że tam faktycznie było mnóstwo wiedzy za tym, tylko wyrażone w taki dość no, niechlujny sposób, o tak bym to wyraził. Ale było ogrom wiedzy. No i jak nie mamy tego większego zasobu wiedzy, nie wiemy skąd to się wzięło, to później jest takie właśnie, ktoś przyszedł i wymyślił. No dobra, ale na podstawie czego się wybiera architektury jeszcze? Teraz to jest modne. To się ładnie nazywa drivery architektoniczne. O, drivery, tak. Dobrze, że nie ma Piotrka, bo by się właśnie zastrzelił. Tak, to są te elementy, które skłaniają nas do podjęcia pewnych decyzji architektonicznych. Ale skąd jeszcze się bierze? Teraz jest modne co mikroserwisy. Dlaczego? To jest modne. No tak, ale dlaczego? Chciałem pisać do CV. No CV driven development, tak, ale ktoś zaczął, tak? Są firmy, które faktycznie to wdrożyły, które się tym chwalą, które mówią, że udało im się coś w ten sposób osiągnąć, prawda? Więc podążamy za największymi. Niekoniecznie rozumiemy, co oni zrobili, niekoniecznie pasuje to do naszej organizacji, ale skoro oni tak robią, to my też tak będziemy robić. I tak się często wybiera, tak? Jest pewien zbiór kryteriów, które dana organizacja opisuje, i ktoś mówi, to jedno u nas się sprawdzi. Bierzemy. Bo później będzie też łatwiej z nimi współpracować, im się udało, wszystkie te super cele osiągnęli. Ale jaki też jest kłopot z tym? Nie wiem, czy słyszeliście takie stwierdzenie właśnie, ja co jakiś czas słyszę, że to pochodzi z Netflixa, ale nie udało mi się niestety znaleźć źródła, więc dlatego nie podaję, że to akurat przedstawiciel tej firmy zrobił, że w wyborze tych narzędzi, architektury, bibliotek, to też chodzi o drogę. To nie chodzi o konkretne narzędzie. I oni mówią, bardzo fajnie. Wypuściliśmy dużo oprogramowania open source. Teraz zwracając się tak bezpośrednio do innych firm, wy to bierzecie, ale nie znacie naszej drogi. Nie wiecie, przez co myśmy przeszli, żeby dojść do tych czy do innych patternów, tak? No i jaka droga może być? Podążamy za największymi. Jaka może być droga? My teraz realizujemy projekty w branży medycznej. Czy myślicie, że branża medyczna jest fajna? No, widzę, że niektórzy chyba coś słyszeli o branży medycznej. Jest pewien narzut związany z dokumentacją. To prawda. Natomiast branża medyczna też ma dużo innych wymagań. I zaczynamy mniej więcej od tego, że... No, to jest jeszcze ostatni ten slajd. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który mówi, że jego w zespole u niego jeden kolega pracował 2 tygodnie na rozwiązaniu. Po co my robimy takie skomplikowane rozwiązania? Żeby obsłużyć wszystko. Prawda? Siada taki programista, mówi, to będzie robiło wszystko, bo ja wiem, jakie będą przypadki. Przychodzi ktoś, kto zarządza tym projektem i mówi, ale mamy 2. Ale to musi wszystko obsługiwać. I taka jest dyskusja i też stąd się biorą takie różne dziwne rozwiązania, architektury, których nie rozumiemy, bo ktoś myślał, że to się będzie w ten sposób rozwijało. Dobra, i teraz jaka jest droga? Jaką drogę można przyjąć, żeby wybrać architekturę i zrobić oprogramowanie, które będzie się skalowało. Zaczynając można od branży medycznej jest tak, że trzeba zacząć od wartości biznesowej. Ta branża medyczna, z którą my współpracujemy, to są startupy. I to jest akurat duży plus, bo to są małe firmy,
i one najczęściej mają bardzo dobrze zdefiniowaną wartość biznesową. Paweł się chwalił kiedyś wartością biznesową jednego z tych startupów. Znaczy oni mają wartość biznesową, ale często przychodzą nie mając wiedzy, jak ten produkt ma wyglądać od naszej strony. To my mamy zaproponować rozwiązanie, które jakby nie było, będzie dla nas, według nas najlepsze, bo to my jesteśmy specjalistami, a nie na ogół klient, który ostatnio tylko jakby nie było chodzi w koszuli. A tutaj o co Markowi chodziło właśnie, czym się najbardziej chwalić? Bardzo właśnie można się chwalić tym, że na przykład mamy automatyczną diagnozę raka. Jeśli możemy zrobić jakieś proste zdjęcie i możemy za pomocą tego zdjęcia, za pomocą sztucznej inteligencji wykryć, czy to jest jednak podejrzenie raka, czy to nie jest rak, no to to robi na wielu ludziach jednak wielkie wow. To jeden z przykładów. Innym przykładem jest też, że jedna firma chciała dostarczyć usługę medyczną dla osób starszych dla całego kraju, jednego z dużych krajów Europy, albo wartość biznesowa polegająca na tym, że to akurat istotnie, że poprawić doświadczenie użytkowników. Oni mają ten kłopot, że użytkownicy nie wiedzą, że ich stan zdrowia się poprawia i zwracają urządzenie mimo tego, że on się poprawia, ale nie są w stanie tego śledzić. To jest wartość biznesowa, tak? Czyli to jest coś, co ktoś chce sprzedawać. Później jak my będziemy to przekładać? Między innymi używając takich norm. Czy ktoś słyszał o tych normach? GDPR to chyba wszyscy znają, nie? Szczególnie ci z banku. Mamy jeszcze amerykańską normę HIPAA, mamy europejską normę dotyczącą urządzeń medycznych i mamy bezpieczeństwo informacji, czyli ISO 27001. I norma bezpieczeństwo informacji i GDPR między innymi zakłada, że będzie potrzeba odseparowania danych użytkowników od danych, które zbieramy z jakichś IoT albo innych urządzeń. Czy to już można podciągnąć pod jakiś pierwszy z elementów, który pomaga nam wybierać, że faktycznie będą dwa osobne klocki, które będą musiały ze sobą współpracować, tak? To jest jeden z elementów. Później HIPAA też mówi, że trzeba jakieś tam szyfrowanie, inne rzeczy, które są na poziomie infrastruktury zrobić. No i tak naprawdę można by tych wymagań tutaj mnożyć i mnożyć. Konrad siedzi i całe dnie nad tym spędza. Już nie tylko dostajemy maile z Jiry. Ale tak naprawdę takie, które na początku projektu są ważne, to jest między innymi to, co tutaj próbuję zawrzeć na stanie. Czyli musimy mieć pseudonimizację, czyli oddzielić dane użytkownika od danych, które zbieramy. Czyli jak ktoś się włamie do naszej bazy danych pomiarowych, to nie może wiedzieć, dla kogo te dane są przypisane i komu i jakichkolwiek danych, które pozwalają zidentyfikować. Później mamy prawo do bycia zapomnianym, czyli nie wiem, czy robiliście prawo do bycia zapomnianym, czyli musimy w bardzo łatwy sposób unieważnić te dane personalne, które zapisaliśmy. No i oczywiście skalowalność i odporność na błędy, to jest coś, co jest bardzo ważne, bo klienci niektórzy mają plany szerokie, albo cały kraj, albo sprzedaż urządzeń, które będą wysyłać dane medyczne w ilościach setek tysięcy i parę razy na dzień. Także to na pewno musi być coś, co będzie w stanie przyjąć taki ruch. Ja tutaj jeszcze jeden dorzucę. A znowu HIPAA na przykład nam mówi, że musimy logi przetrzymywać aż 9 lat. W tym przez to nie mogą być w żadnej formie skompresowane. I mamy dodatkowy problem znowu, jak przechowywać taką ogromną ilość informacji i jednocześnie, żeby to nie było olbrzymim kosztem. No, także to były te cztery, które ja wybrałem, Paweł, do jeszcze jeden. Tak naprawdę z tych wszystkich wymagań dotyczących urządzeń medycznych, GDPR-a, bezpieczeństwa informacji, jeszcze więcej byśmy mogli tego wyciągnąć. Natomiast chciałem zastosować jeden, który jest taki, już nam sugeruje właśnie, że trzeba będzie coś rozdzielać. I to wszystko musimy oczywiście zrobić w 3 miesiące. To jest specyfika pracy ze startupami, które mają na jakiś tam czas, zazwyczaj 3 do 4 miesiące określone finansowanie. W tym czasie trzeba dostarczyć coś, co oni będą mogli pokazać. I wtedy jest inwestorom. Inwestorom, czy tam jakimś stakeholderem, komuś, kto będzie później zapłacił za ten za dalszy rozwój. A to oznacza, że musi być w tych małych przyrostach czasu musi być coś działającego, tak? Czyli nie możemy sobie pozwolić na rok deweloperki. Co prawda ten 3-miesięczny projekt zaczął się rok temu w marcu.
No, udało nam się te parę razy go przedłużyć i faktycznie klient widzi tą wartość, którą my dodajemy do niego, więc szczęśliwie dla nas się udało, ale mogło też się nie udać, tak? Gdybyśmy zaczęli z tysiącem czy milionem przypadków, których tak naprawdę nie mamy jeszcze doprecyzowanych, to mogło się nie udać. Mógł więc zrezygnować, powiedział, słuchajcie, to zajmuje za dużo. No i te 3 miesiące, co można zrobić w 3 miesiące? No właśnie, trzeba jakoś przyjąć jakąś strategię. Co chcemy rozwijać i w jaki sposób, jeżeli później. Bo to jest też to podejście, to jest ten cały narzut jeszcze związany z regulacyjnymi. Zaraz będziemy o tym mówić, jest takie podejście, że nie róbcie mikroserwisy, róbcie monolity na początku. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Tak, zaraz wam powiem, co o tym sądzę. No i teraz w jaki sposób wybierać te decyzje? Decyzje, które są warunkowane całą tą infrastrukturą i też, znaczy całym tym otoczeniem, ale też specyfiką klienta. Niektórzy klienci, na przykład tak jak ten duży kraj Europy Zachodniej, który bardzo sobie szanuje swój język, oni na przykład mieli wątpliwości, czy mogą deployować aplikacje i ściągać. Wydaje mi się, że to było coś na zasadzie naszego ZUS-u, czyli jakiś katalog wszystkich, nie ZUS-u, przepraszam. Jest PESEL, o, katalog PESEL, coś na bazie polskiego PESEL-u, gdzie ściąga się dane użytkowników, obywateli do systemu. I oni mieli wątpliwości, czy mogą to deployować na AWS-ie i mogło się okazać, czy trzeba będzie wybrać innego dostawcę. Czy mogą używać tej usługi, czy mogą używać tej. I to też zazwyczaj ten branża medyczna powoduje, że my musimy też dbać o to, żeby te projekty były odpowiednio dojrzałe, tak? Co niestety w przypadku mobilek się różnie sprawdza, bo tam zazwyczaj jest społeczność, która stoi za daną technologią. Dobra, przejdźmy teraz do tych decyzji. Na początku to mieliśmy dyskusję właśnie w sprawie tego dużego kraju Europy Zachodniej, gdzie będzie deployment, tak? Paweł. I tutaj najczęściej mamy tak, znowu nasze regulacje medyczne powodują, że w niektórych krajach możemy stolować dane tylko w obrębie tego kraju, dane medyczne swoich pacjentów. Jakby nie było, tutaj już od razu nam wskazuje, że jednak lepiej jest wybrać ten cloud. Tym bardziej, że mamy bardzo mało czasu. Fajnie jest skorzystać z jakichś tam ułatwiaczy, bardziej gotowych rozwiązań, na które nie będziemy marnować jednak czasu swojego, czasu klienta, który jednak zależy na tym, żeby było jak najszybciej, bo jakby nie było, płaci za nasz czas. Znowu mamy kolejny problem, bo jednak rozwiązanie cloudowe, to najczęściej mamy jednak chmury publiczne. Prywatne to jest jeszcze wtedy więcej czasu, więc jeśli robimy to w oparciu o chmurę publiczną, to znowu musimy sami i tak zadbać o niektóre rzeczy i najważniejsze właśnie bezpieczeństwo tych danych, żeby one nie wyciekły. Jeśli wybierzemy jednak serwer dedykowany, możemy go bardzo łatwo jeszcze inaczej ukryć, możemy sami hostować, to znowu mamy problem z jednym z wymagań, które właśnie mówił też Marek, odnośnie skalowania i jakby nie było odporności na błędy. Znowu niektórzy też klienci boją się, jakby nie było rozwiązań chmurowych. Rozwiązania chmurowe mają jednak tą olbrzymią wadę, że ciężko jest wyestymować koszty docelowego rozwiązania. Nagle zawsze możemy zapomnieć, nie wiem, o jakimś zwykłym pingu, który będzie do wewnętrznego load balancera, szedł na przykład co 5 sekund, ale na przykład później nam się to zeskaluje do 50 instancji i nagle później mamy nawet spory rachunek za zwykłe pingi danej usługi, więc klienci się boją tego, co na początku jest tańsze zdecydowanie w fazie developmentu, bo jakby nie było, wtedy nie ma żadnego obciążenia. Później czasami w fazie już tej docelowej, kiedy to już jest rozwiązanie nasze na produkcji, może generować olbrzymie koszty i wtedy taniej wyjdzie nawet zwykły dedyk albo właśnie, jakby nie było, monolit, który Marek nie lubi. Ja też nie lubię. Jest jeszcze ostatnia opcja, czyli można pójść w rozwiązania, które dostawcy chmury sami utrzymują, tak? Czyli te wszystkie usługi serverless, czy tak zwane cloud native, albo można się próbować od tego odseparować i rozwijać te cloud agnostic aplikacje. Mieliśmy przykłady jednego i drugiego podejścia. Ciężko powiedzieć, które jest lepsze, bo to też klient miał w pewnym momencie taką wątpliwość, czy nie będzie czasem tak, jak się stało z jednym dostawców w dużym kraju europejskim, który stracił certyfikację na produkty medyczne i teraz wszystkie firmy, które tam mają swoje aplikacje, muszą coś w ciągu pół roku z nimi zrobić.
pewnie mają dużo fajnej zabawy. No i chciał się od tego uniezależnić, stosując właśnie jakieś rozwiązania Cloud Agnostic. Akurat w tym demo, które Paweł będzie pokazywał, mamy też przykład aplikacji Java'owej, która tylko jest wyłącznie deployowana na AWS-a. I jakby AWS jest głównym tutaj platformą, na którą wdrażamy te wszystkie aplikacje, ze względu właśnie na niskie koszty początkowe i niską barierę wejścia. Pamiętam, jak często mamy dyskusję, czy warto dostawiać tą usługę. Usługi dostawiane na początku w AWS-ie kosztują jakieś, no, powiedzmy, że dziesiątki dolarów, tak? I idziemy do klienta, który ma zrobić aprobatę tego i raz na prośbę o zaaprobowanie 200 dolarów miesięcznie usłyszeliśmy śmiech z drugiej strony. Bo początkowe koszty są tak duże, że oni w ogóle się nie spodziewali, że naprawdę mogą już zacząć wdrażać aplikację, która się będzie skalować, która będzie dostępna na cały świat za tak niewielkie koszty. Także jakby ta chmura publiczna zdecydowanie do nich przemawia. Natomiast jeżeli chodzi o nasz development, to też zależy, no to to demo będzie na aplikacjach Java'owych, które można uruchomić bez dostawcy jakiejkolwiek chmury na środowisku lokalnym. Całkowicie jest fajne, bo jak się uruchamia dużo dockerów, to nie wiem, czy próbowaliście. Ja ostatnio próbowałem i się zastanawiałem, co się stało z moim komputerem. Także to ma pewne plusy. Natomiast usługi natywne na pewno są dużo łatwiejsze do wdrożenia, tak? Potrzebny jest mniejszy zespół. Także tu też trzeba wybierać. Kolejnym elementem, nie wiem, czy znacie taki wzorzec projektowy, Command Query Separation. Nie mylić z tym drugim, który ma jeszcze jedną literkę. Czyli mamy tak naprawdę odseparowane od siebie komendy, które modyfikują stan systemu i one nie zwracają żadnych danych od zapytań, które zwracają dane. I teraz, czy widzicie tutaj jakiś problem z tym, że komenda, która modyfikuje stan systemu, nie zwraca żadnych danych? Jeżeli będzie potrzebny wynik, to musimy puścić osobne zapytanie, tylko pochylanie, tak? Tak, dokładnie. A jeżeli chcielibyśmy na przykład stworzyć użytkownika, jaki jest taki bardzo popularny flow, żeby stworzyć coś w takich aplikacjach server-side? Czyli mamy jakiś tam kontroler, to przechodzi sobie przez serwis, zapisujemy do bazy danych i co dostajemy? ID-ka, dokładnie. I teraz sprawdzając różne opcje, ja bardzo chciałem, żeby było to rozdzielenie. A dlaczego? Bo po pierwsze, można osobno skalować później te zapytania i komendy. Jak już ustalimy sobie API, to ono jest przezroczyste. Będzie można pod spodem sobie zamieniać. A to jest krok do czego? Do kolejnego patternu, który ma troszkę więcej literek, tak? Czyli CQRS-a, event sourcing. Czyli znowu, nie będzie to idealne rozwiązanie, takie, które pozwoli spełnić te wszystkie zalety event sourcingu, natomiast w 3 miesiące raczej nie zrobimy takiego systemu, ale możemy zrobić tyle, żeby się na niego przygotować w przyszłości. Czyli przynajmniej tyle, żeby mieć tę strukturę zapytań i tych komend, które nam będą modyfikować stan systemu. W ogóle pattern jest stary. No i teraz co zrobić z tymi ID-kami? Można wygenerować UID. Ale czy ktoś wie, jaki jest kłopot z UID? Podpowiadam, że chodzi o MySQL. Tak jest. Z tego, co tam no, piszą w dokumentacji, MySQL używa algorytmu B3, a to zakłada, że dane będą rosnące, czyli nie będą losowe. I jeżeli dostarczymy mu dane losowe, to on nie jest w stanie wszystkich zalet indeksowania nam udostępnić, czyli tego szybkiego wyszukiwania i dzielenia na strony. Stąd właśnie Snowflake. Snowflake, jak widzicie, w dużej części zależy od timestampa. Właśnie po to, żeby te czasy utworzenia tych identyfikatorów były zbliżone, czy numery, liczbowa reprezentacja była zbliżona do czasu ich utworzenia, dzięki czemu później po zapisie w bazie danych będą mogły pojawić się na tej samej stronie. Będzie po prostu łatwiejsza obsługa od strony bazy danych. Jak widzicie, jest tam jeszcze parę innych elementów, które pozwalają uniknąć konfliktów. Czyli jeżeli się dostawiamy w danym centrum danych jakieś kolejne nody, to one uzyskują kolejne ID-ki i dzięki temu ta na 64 bitach, czyli w połowie UID,
możemy uniknąć konfliktów i zapewnić tak naprawdę bardzo dużą wydajność ich generowania. No i teraz taki klient, który chce sobie stworzyć użytkownika, popatrzcie, najpierw pobiera stand ID-ka i wysyła już dane, które chce zapisać identyfikatorem. I on z tej komendy później nie potrzebuje uzyskać od nas identyfikatora, który normalnie by nadała baza danych. Tak, ja komplikuję to trochę klienta. Zgadzam się. Natomiast to też można używać do komunikacji między usługami i to jest tak naprawdę bardzo prosty przykład serwisu, który nam daje no, fajną funkcjonalność. Dobra, i teraz dochodzimy teraz do właściwego zestawu bibliotek, czyli narzędzie Netflixowe. Narzędzie Netflixowe, tu jak widzicie mamy gateway, mamy config server, mamy discover service i jakieś tam usługi. Jakieś tam usługi to właśnie są te usługi do przechowywania danych osobistych i do przechowywania danych testowych. I jak się kończy podejście monolith first? Monolith forever. Przynajmniej te projekty, które ja widziałem, jak się zacznie monolitem, to on już będzie. I wyobrażacie sobie startup, któremu mówimy, że zaczęliśmy jako monolit, a teraz słuchajcie, te 3 miesiące, my już się nauczyliśmy waszej domeny i teraz będziemy tak rozdzielać przez 3 miesiące, nie? Tak, już widzę, jak się śmieją. No więc teraz co zrobić, żeby narzutu związanego z mikroserwisami narzut ten zminimalizować, żeby uzyskać podstawę do tego, żeby można było faktycznie później tą usługę, która zbiera dane, rozdzielać, ale żeby nie trzeba było tego przepisywać od zera całego systemu. To jest to minimum, tak? Czyli potrzebujemy te klocki, które nam daje Netflix, czyli Gateway, Discovery i Config Server. No, Config Server jest dyskusyjny. Tu mieliśmy dyskusję a propos tego Config Servera. Natomiast on daje fajną możliwość, że jest w stanie pociągnąć konfigurację z Gita dla danej usługi. Co oznacza, że dla wszystkich środowisk, również lokalnych, możemy sobie każdą konfigurację wersjonować. Paweł później robił wdrożenie i mówi to. To mi to dozwoliło, jakby nie było mój pomysł na deployment. Miałem idealnie pięknie działający rynek bez tego, ale teraz dodali akurat w tym rozwiązaniu właśnie z Clean Clouda dodali bardzo fajną opcję, że teraz można też zaciągać i można przepływać te pliki na S3. Więc najnowszej wersji. Tak, natomiast mi się marzyło, że każdy deweloper będzie przechodził przez Gita, a to z tego względu, że później jak się robi... Przepraszam bardzo, jak to się będzie powtarzało, to pójdę zrozumiał. Jak się później robi wdrożenie, to tak naprawdę ktoś, kto chce... Myśmy mieli kiedyś kłopot taki, że te konfigi rosły i później trzeba było w osobnym miejscu wypisywać listę zmian. A teraz jak każdy deweloper musi przejść przez Gita, to wystarczy po prostu porównać historię. Config Server jest tyle fajny, że przykrywa też różne inne usługi AWS-owe, więc to jest przezroczyste. Tu Paweł mówił S3, jest ten... Jak to był z tym... Lokalnie. Też ale ten Parameter Store? Tak, Parameter Store też tam. Parameter Store i to wszystko jest tam schowane w trzech. Mamy też gateway. Nie wiem, czy słyszeliście, jaki jest kłopot z mikroserwisami, że jak je rozdzielamy, to one nagle zaczynają wybuchać i są zmienne IP-ki. Właśnie to rozwiązuje problem gateway, który jest jednym punktem dostępowym, a dzięki temu, że jest zintegrowany z tym serwis Discovery, to usługi, które się pojawiają są przezroczyste, bo Discovery zaczyna mapowanie ID-ka usługi na IP-ka. Tym samym, jeżeli nasza aplikacja zacznie się skalować i tych serwerów będzie przybywać, to również nam ten Discovery, który ma load balancer budowany, jest to też fajnie obsłużyć. Czyli tak naprawdę zobaczcie, tylko narzutem na 3 dodatkowe usługi zaczynamy już ten kierunek w stronę skalowalności i odporności na błędy, tak? Czyli wcale nie trzeba robić jakichś super rozdmuchanych rozwiązań. Narzut jest mały, a jednocześnie otwieramy sobie drogę do zrobienia i później, jakby trzeba było event sourcingu, i później, by trzeba było dodawanie tych mikrousług, jak będą potrzebne. Co później się sprawdziło, bo faktycznie robiliśmy coś, co rysuje no, jakieś tam wykresy, żeby odciążyć mobilki, rysuje po stronie serwera, to jest bezstanowa usługa, która dostaje dane, zwraca wykres, koniec. Ona nawet nie wie, co tam jest w tych danych. Także to się bardzo fajnie sprawdziło. Natomiast no, monolith first, monolith forever, radziłbym uważać, bo doświadczenie pokazuje, że szczególnie małe firmy no raczej niechętnie są do tego, żeby przepisywać od zera co 3 miesiące. I teraz, czy to się zeskaluje? Przypominam, że... O! Jest takie narzędzie, nie wiem, czy słyszeliście,
mamy chaos mind, czyli mamy naszą piękną małpkę, która po prostu potrafi nam ubijać niektóre elementy. I rozwiązaniem właśnie Netflixa, tak działa właśnie ich rozwiązanie, mają taką małpkę, która chodzi sobie po całym załóżmy tam kątach adwersowych i sobie ubija do swoich usług. Chodzi o to, żeby cały czas było wszystko redundantne, wszystko było powielone, wszystko potrafiło przejąć, jakby nie było całą resztę duchu, bez jakiejś tam wiedzy naszych, nas, użytkowników. Gdybyśmy po prostu tego nie zauważyli. Ciekawostka, Netflix teraz podobno migruje się na Azura. Azur podobno ma dużo gorszą jakość swoich usług, czyli częściej się restartują, ale w związku z tym, że oni się przygotowali na to, że sami restartowali na AWS-ie, to ich to w ogóle nie obchodzi. I właśnie przede wszystkim dlatego ich oprogramowanie, które właśnie udostępniają nawet do wdrożeń i tak dalej, obsługuje wszystkie większe chmury publiczne, Azura, AWS-a, Google Clouda i również działa na zwykłych EC2-kach, z Dockerem, z Kubernetesem. Możemy praktycznie, gdzie chcemy, tego użyć. To jest automat, natomiast to samo można robić ręcznie, tak? Czyli po prostu przychodzi ktoś, nie wiem, czy słyszeliście o takiej pani, zaraz będzie na slajdzie, pani Nora Jones. To niestety akurat jest bokiem odwrócona. Zbieżność imienia i nazwiska z pewną znaną piosenkarką z Błonu Przypadkowa. To jest coś, co się nazywa testowanie na produkcji. Czyli wdrożenie, które przekierowuje część ruchu. Chaos Monkey to jest jeden z narzędzi. Teraz Netflix wypuścił Chaos Automation Platform. Czyli mają tam różne zestawy narzędzi po to, żeby weryfikować po pierwsze, czy usługi spełniają ich warunki określone gdzieś tam. A po drugie, czy na pewno wyłączanie albo jakieś tam zaburzanie normalnych przepływów nie powoduje spadku jakości usług. Oczywiście wdrożenie tego na produkcji w przypadku urządzeń medycznych mogłoby się dla nas skończyć źle. Dlatego nie zalecamy. Natomiast zobaczcie, co tu się stało. To jest tak naprawdę naukowe podejście do wdrożeń i do zarządzania infrastrukturą. Czyli 2% ruchu, te jeden strzałeczki 1% oznaczają część ruchu, który jest przekierowywany. Zielone oznacza, wydaje mi się, że zielone oznacza obecną wersję usługi, a czerwone oznacza nową wersję usługi. Czy wiecie, dlaczego startuje się serwery ze starą wersją usługi? Później się zbiera na podstawie tej statystyki, czy ta nowa działa lepiej, czy gorzej w stosunku do tej starej. Dlaczego nie można od razu testować tam na tym, co już działa? Żeby były w takim samym stanie, dokładnie. To się mówi o cold startach, czyli jakiś tam just-in-time compilation, tak? Tam już mogło być te, które chodzą latami. Zakładam, że udało nam się zrobić system, który jest w stanie chodzić latami. Te, które już chodzą latami, mogą się zachować trochę inaczej. Bardzo dobrze. O to chodzi właśnie. Czyli dostawia się starą, nową i patrzy, co się dzieje. I całe to narzędzie jest, no super, tylko wymaga dodatkowego narzutu, tak? I co, jak nie mamy tego czasu? Zobaczcie, tu wam wypisałem. Czyli mamy trzy nowe, trzy stare wersje i zbieramy metryki. Jakie metryki byście chcieli zbierać? Czas odpowiedzi, error rate. Dużo tego jest. Powiem wam jeszcze lepiej, są firmy, które tylko wdrażają machine learning do analizy logów. I oni mówią, my wam wszystko w tych logach znajdziemy. Tylko powiedzcie, czego mamy szukać. I nie wiem, czy słyszeliście o stream starts per second. To jest kolejny element. Dlatego jakby chciałbym też, jakby pokazując te elementy infrastruktury czy rozwiązań Netflixowych, pokazać, że z jednej strony wdrażając prostą rzecz, można się przygotować na dalszy rozwój w ten sposób. Ale że ten rozwój to nie jest tylko kwestia technologii. Bo co zrobił Netflix? Oni zebrali swoje różne metryki techniczne i przetłumaczyli je na jedną metrykę biznesową. Stream clicks per second. Później używają jakichś tam metod statystycznych, żeby to znormalizować i wdrażając swoje usługi mają jedną metrykę. Jedną. Czyli na poziomie organizacji wszyscy rozumieją, czym jest stream clicks per second. Jak spada, to wycofujemy nową wersję. Jak się utrzymuje na tym samym poziomie albo wzrasta, czyli
jest ich coraz więcej, to znaczy, że jest dobrze, możemy iść dalej. Jedna metryka. I o to przypuszczalnie im chodzi. Ja zakładam, że to o to im chodzi z tą drogą, tak? Że oni jako organizacja całą platformę rozwinęli, przygotowali się na chmurę, zrobili sobie te narzędzia, które sprawdzają, czy są odporni na błędy, ale dodatkowo mają jedną metrykę, którą mogą sprawdzać, czy ich nowe rozwiązania są lepsze, czy gorsze. Czyli to trochę wykracza jakby poza normalny nasz obszar działalności, tak? I to jest to porównanie dwóch kolejnych lat, te krzywe tutaj. W każdym razie zachęcam do lektury, bo to jest bardzo fajne. Pokazuje, jak oni zmienili swoje postrzeganie w ogóle tych wdrożeń. Czyli nie myślą metrykami technicznymi, ale biznesowymi. No i wszystko fajnie. Ale pamiętajcie, że mamy 3 miesiące. I oprócz czasu na napisanie aplikacji i stworzenie infrastruktury, jeszcze musimy oczywiście stworzyć tonę dokumentów. Jakby nie było na początku zebrać wymagania klienta. A jak jeszcze mówiliśmy, przede wszystkim to przychodzą klienci, którzy jednak nie mają zbytnio wiedzy technicznej, więc czasami zmieniają jakiś scope, a zmiana scope'u jakby nie było, czasami potrafi wywrócić mocno wszystko do góry nogami. Nie, lubimy zmiany. Lubimy. W każdym razie no, trzeba się przygotować na to, że to, co robimy danego miesiąca, może wyglądać w kolejny miesiąc trochę inaczej. Także no i żeby też nie przesadzić. Dobra, słuchajcie, to jest to podsumowanie tego, co, o czym rozmawialiśmy, czyli jak zacząć z małym narzutem, a jednocześnie tak, żeby być przygotowanym na rozwój, czyli Gateway Discovery. Config Server jest dyskusyjny, mi się podobał, ze względu na to, że jest historia wersji konfigów konfiguracyjnych. CQS, czyli umożliwia później osobne skalowanie zapytań i modyfikacji w systemie. Dwie mikrousługi. Pamiętacie rozdzielenie pseudonimizacji, czyli zaczynamy z dwiema mikrousługami, jakieś dane i jakieś dane osobiste. I wszystkim znany i lubiany Jenkins. Czy ktoś kiedyś nie konfigurował Java Jenkinsowego? Ja się przyznam, że konfigurowałem i to był tylko raz. Bo tak to robi Paweł. Trzeba to było napisać kod, jak ostatnio właśnie zobaczyłem takie grubsze pipeline'y napisy wyklikane. To ja dopiero jak zobaczę console view, to output w sensie, to dopiero wtedy wiem, co tam się dzieje. No ale zakładam, że Jenkinsa znamy wszyscy. Jest to narzędzie, które jest w każdej organizacji. I próbowaliśmy zrobić coś, żeby znowu zmniejszyć narzut operacyjny, a jednocześnie zapewnić sobie narzędzie, które będzie nam umożliwiać automatyczne wdrożenia. Nie na produkcji, spokojnie, to urządzenia medyczne. Ale nawet na infrastrukturze deweloperskiej dowiedzieliśmy się co nieco o naszej aplikacji. No i teraz tu już szczegóły tego, jak ten Jenkins działa, to Paweł musi powiedzieć. To jakby nie było, mamy akurat podejście typowo takie deweloperskie, jakby właśnie na początek też MVP projektu. Czyli standardowo po prostu mamy infrastructure oczywiście as a code, czyli mamy Terraforma, który nam stawia całe środowisko. To wiadomo, stawiamy raz i następnie potrzebujemy tam jakby nie było robić ciągle deploy. Skoro wiadomo, budujemy sobie nasze paczki javowe. I teraz tak, odnośnie deployu. Skoro musimy już wszystko skalować, fajnie, po prostu mamy podejście, jakby nie było już tak zrobione pod kolejne etapy projektu, czyli przewidujemy to, co będzie potrzebował od nas klient za pół roku, czyli już skalowanie tego mocno na produkcji, to możemy już to obecnie wykorzystać. Wiadomo, na środowisku deweloperskim obniżamy koszty też jak da się da, więc mamy po jedną instancję, jedna usługa, tylko w jednej sztuce istnieje. Więc po prostu możemy wykorzystać, jak możemy zdeployować kolejną wersję, po prostu ją ubijając i czekająca na autoscaling grupa zbuduje nam nową. Brzmi jak chaos łąki? Dla mnie tak. I to właśnie mamy pierwszy etap, też jednocześnie do naszego chaos łąki. Nie wiem, czy chcecie zobaczyć kod, ale... Tylko jeszcze mamy chyba zdjęcie z interfejsu. Tak wygląda przygotowane
build Jenkinsowy, który umożliwia automatyczny restart, czyli on buduje wszystko, uruchamia testy, wszystko co trzeba i tak dalej, oczywiście nie przepuszcza, jeżeli coś tam się wydarzy i możemy wybrać sobie usługę, którą chcemy zredeployować, czyli wdrożyć od nowa. Można też, uwaga, można też zaznaczyć wszystko, ale to tylko dla odważnych. No i teraz Paweł będzie prezentował demo. Zobaczymy, jak będzie z internetem. W każdym razie, jakby był internet słaby, to jest też nagranie wideo. Wydaje się, że będzie ok. Ale tak czy owak, zacznę już i tak od tego, co jednak jest deployowane, czyli wiem, że na pewno działa. Co, może klona sobie będzie wygodniej. No. I teraz tak. Tak wygląda nasza. Konsola. Dla uproszczenia, akurat tutaj mieliśmy tylko jedną akurat wersję, to z Markiem dodaliśmy bardzo ciekawe pole z haszem. Przez to, że jakby nie było, czasami chcieliśmy pojedynczo, czasami szybko, bardzo, dożyć tylko szybko sprawdzić jedną mikrousługę, a jednocześnie chcieliśmy wiedzieć, czy mamy rozjazd odnośnie commitów, to możemy tylko jedną skasować. I tutaj normalnie mieliśmy hash. Tutaj akurat mamy tylko informację, czy jest zdeployowane, czy nie jest zdeployowane. Mamy nasze podstawowe usługi, o których Marek wspominał. Czy mamy tam Discovery, Configuration Server, który przechowuje te wszystkie konfiguracje, ma akurat u siebie lokalnie, zaciągając je ze stójki. I pozostałe users, POS, Gateway i Snowflake są właśnie, korzystają właśnie z naszego Configuration Servera. Możemy nawet w międzyczasie zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak mamy przeładowanie. Jak widać, jest running. Spróbujemy ją skasować. I teraz tak, przy okazji. Wiecie, co się dzieje? Skąd wiadomo, że akurat robimy kolejne, wdrażamy nową wersję? Bo klient się zgłasza do nas, który akurat używa aplikacji demo. Bardzo szybko. Także nawet jeżeli nie informujemy, to oni bardzo szybko się zgłaszają, że coś im przestało działać. Teraz tak, tutaj mamy główny panel akurat naszej Eureki, czyli naszego serwisu Discovery, do którego się rejestrują te wszystkie usługi. Przez to mamy ich ładny podgląd. Tutaj akurat pewnie już niektórzy zauważyli, że akurat Snowflake'a i User Service mamy tylko po jedną instancję, a tutaj są dwie. To jest właśnie powód tego, że akurat coś jest nie tak z wyrejestrowaniem danej usługi. Patrzcie, znaleźć pierwszy błąd. I mamy pierwszy błąd. Mamy tutaj, jakby nie było, w jednej usłudze, mamy rozwiązane nazwy DNS-owe. I teraz mamy też oczywiście akurat ten komunikat, który właśnie nam mówi, że dana usługa nie jest, zaś usługa może nie być w górze. I tu właśnie chodzi o te dwie, które powinny zostać wyrejestrowane. Czyli nas informuje już nawet ten widok o tym. Jeśli by były tylko tam po jednej, czyli byśmy mieli tylko te, które są w górze, tego napisu by nie było. I teraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. Jeszcze nie wstaje. No to możemy przejść do kolejnego. Akurat stawiłem bardzo długi chyba czas, tam jest chyba ustawione 5 minut, więc możemy chwilkę poczekać. Tutaj mamy też właśnie bardzo prosty job Jenkinsowy, który właśnie Marek pokazywał screena, w sumie to zdjęcie, który tutaj akurat jest jeszcze bardzo uproszczony, jak się tylko da. Czyli po prostu klonujemy repa, budujemy, zbieramy te artefakty, wrzucamy do stójki z konfiguracjami i możemy przebudować jakąś instancję.
to też możemy odpalić, bo internet w miarę jest. Ja też zauważyłem, że chyba popełniłem błąd do tego internetu, jak się będą musiały te aplikacje jobowe wrzucić, bo Jenkins, jak widać, jest na local hoście, czyli jest w Dockerze na moim komputerze, więc będzie musiał wszystko wysłać przez internet. Jakieś 200 MB. Nie, aplikacje to są malutkie. Gdzie? Szczególnie twoje. Te są małe. Jak robiliśmy deep learningowe, to było 1,3 giga. No. No i pyk. Tu się nam będzie to budowało, bo zaczynamy kiedyś się wyśleć. O, już mamy naszą nową ze statusem to deploy. Możemy odświeżyć sobie. Jeszcze nie ma. A, bo to jest tak, że on to musi, żeby tutaj się pojawić, to musi ze trzy razy być, tam chyba 30 sekund się ustawia, ze trzy razy się musi potwierdzić jej rejestrację. Dopiero się to pojawia i dopiero jest dostępna dla innych usług. No to w międzyczasie. Mogę powiedzieć, w jaki prosty sposób wygląda przetrzymywanie artefaktów. Jak nam zbuduje, jakby nie było, nasz Jenkins, który... Tu ten sobie zgubiłem. Jakby nie było, o, już wrzuca nasze pliki, które de facto tutaj są napisane jako jady, a to nie są jady, tylko będą zipy. Ale... Nie tak są to. Może jak się będzie tutaj kończyło, to... W każdym razie naprawdę to działa i to jest tyle fajne. Poczekamy no, na to. Znaczy, ja tego używam na co dzień. To jest bardzo podobne do tego, co używam na co dzień, żeby wdrożyć aplikację. Był kłopot w pewnym momencie, że... Stara mi deploya w piątek. Marek. Ostatni deploy sprzed dwóch tygodni niestety nie zadziałał, bo zapragnąłem zrestartować cały świat, czyli wszystkie i żadna się nie uruchomiła. Ale później z Robertem jakoś już daliśmy radę. Nie? W każdym razie to był jednak zły pomysł, żeby w piątek próbować przebudować wszystko. Nie wiem, czy tak. Szczególnie, że klient z tego korzysta. No, tutaj mamy prostą bardzo strukturę. Mamy plik skał watchowych, który będzie jest automatycznie wypełniany podczas deployu, żebyśmy mieli metryki. Pliki właśnie naszymi zipami, które powinny zostać podmienione już. Jeśli tam to skończyło wysyłać, ale wysyła jeszcze. Dobra. Możemy w sumie podglądać. Jak to tam idzie. No, tak słabo możemy to podglądać. Możemy pokazać następną część. Może tak, tak. Tutaj. Dobra. Tu możemy przejść do Snowflake'a. Tutaj właśnie mamy wrzucony endpoint do naszego Snowflake'a, który został przeze mnie jakąś godzinę temu odpalony, więc timestamp powinien się mocno zmienić. No. Widać, że się bardzo zmienił, tak? Widać, że się bardzo zmienił. No to przejdę jednak na awaryjne, czyli mam wideo. Tutaj. O. Jak na moim komputerze odpaliłem QuietTime'a, żeby mi jednocześnie nagrywał, tak jak widać, czasy się mocno zmieniły. Samo budowanie trwało ponad 2 razy dłużej niż normalnie. O. Tutaj się skończyło. A co się teraz będzie działo tutaj?
Tutaj? Akurat skończyły nam się wszystkie pliki z konfiguracją na S2. Co dalej? Już... O, tutaj mam, że akurat się rzuciły. Wiesz, gdzie te usługi się restartują, pokaż. Tak, tak, tak. No, to czemu nie? Właśnie, sprawdzilibyśmy, czy się już tam ta usługa. O, poświeżył się. To dalej pracuje. Mam wrażenie, że właśnie tym wysłaniem chyba zrobiłem wszystko. Muszę pokazać. No to z tym pipeline'em dźwiękowym też jest związana pewna historyjka. Bo jak Paweł to skończył, to zgadnijcie, kto był na tyle odważny, żeby kliknąć, zaznaczyć wszystkie checkboxy i kliknąć buduj. Mamy różne role reprezentowane w zespole. Zgadnijcie, kto był odważny. Kto zawsze psuje. Kto mówi, że nie działa. Poza klientem oczywiście, który też jest taki bardzo drobiazgowy, jeżeli o to chodzi. Ale to jest specjalistą od tego, żeby psuć. Tak, to jest styl życia. On kliknął wszystko i kliknął buduj. Zgadnijcie, co się stało. Niestety nie. Niestety nie. I dowiedzieliśmy się, że nasz system nie działa. Tu jest drugi błąd, który się... On później, jak już naprawiliśmy ten pierwszy, to mówi, a mam dla was drugą zagadkę. Jeden checkbox. No i też nie działało. I to jest ten sam problem, który niestety tu się objawił, że nie wyrejestrowują się poprawnie. Tak, ale jak dobrze widzimy... Wiecie, jaki był zadowolony z siebie? Kurde. Nie tak. Jak coś zepsują. Usługa POST, jak widzimy, się zarejestrowała, była wcześniej jedna. Ona... Wiecie, co się stanie teraz, jak do tego będą szły requesty? Że są dwie zarejestrowane, jednej nie ma? Bo ten jest load balancer, round robin. Więc co drugi request będzie wracał z brakiem odpowiedzi. I tu właśnie chciałem powiedzieć na Snowflake'u. Bo pięknie to na nim widać. Tylko właśnie. Ale to gdzieś mam na wideo. Także nie trzeba wcale tego całego highest engineering. Można prostym jenkinsem i odpowiednio odważną osobą osiągnąć to samo. O, tutaj pięknie widać. Czyli pyk. Odświeżam. I on 500. Ale tamten błąd był łatwiejszy, bo po prostu się nie uruchomiło. Tu musieliśmy trochę naszukać, co się stało. Więc ogólnie, jak się usługa rejestruje, widać bardzo ładnie w logach kluczowych. To pokażę tutaj. Mam akurat początek, jak się inicjalizuje akurat tutaj discovery. Jak startuje na początku i właśnie od razu do niego dobija się pierwsza usługa. W tym wypadku właśnie POST. Pyk, dobija się, zarejestrowana 204. Później pyk, startuje. I dumpingi co chwilę. Jak mówiłem, akurat logi, jak na szczęście, takich nie musimy przechowywać 9 lat w przypadku HIPy, bo musimy tylko to odnośnie pacjentów. Czy jakby nie było jakieś właśnie dane na tych pacjentach, jakichś tam właśnie odnośnie przypadków. Na szczęście takich rzeczy aż tyle czasu przechowywać nie trzeba. No i w sumie tylko jeszcze chciałbym pokazać. Jak się... To wyrejestrowało. To się już nie odświeżyło? Odświeżyło się, ale teraz ponownie, bo wtedy jeszcze nie było wyrejestrowane. Okay. Jakby nie było nasze non-issue, jakby nie było
W naszym projekcie doprowadziliśmy do tego, że możemy wszystko skasować, wszystkie instancje skasować i wszystko pięknie ponownie w stanie. Tutaj z Markiem popełniliśmy ten błąd ponownie. I mogę na końcu właśnie pokazać, że akurat jeśli configuration server nie będzie istniał, to tamte aplikacje, jeśli do niego się nie dobiją, to się pięknie złożą i już nie będą działać, jeśli nie zaciągną. Chyba koniec demo. Możemy na końcu, jak się odświeży, to sprawdzimy. Okay. Schowamy. No i zobaczcie, tak naprawdę to jest to, kto kliknął pierwszy, nie? Czyli osoba, która jak tylko zobaczyła, że jest taka możliwość, chciała sprawdzić, czy faktycznie to, co przygotowaliśmy, będzie w stanie się samodzielnie uruchomić. Po pierwsze się nie uruchomiło, ale po drugie był większy problem, że nie byliśmy w stanie tego stwierdzić, bo były te usługi uruchomiły się w jakimś takim niezdefiniowanym stanie, że odpowiadały poprawnie, ale jednocześnie uruchomiły się błędnie. I druga sprawa właśnie to, że co drugi tam request przestał wracać z danych, to niestety zajęło trochę więcej szukania. Czyli wszystkie i pojedyncze mieliśmy kłopotki. I jakie są następne kroki? Zobaczcie, jesteśmy przygotowani tak naprawdę, żeby zacząć tak, zaczęliśmy prosto. Czyli przygotowaliśmy sobie podstawę do tego, żeby już móc weryfikować, czy nasze założenia są poprawne, czy się skaluje, czy jest odporne na błędy. Już mieliśmy pierwsze wnioski, tam prostym Jenkinsem i ustawieniem tego, żeby AWS nam automatycznie podnosił instancje, które już przestały działać. Dowiedzieliśmy się dużo. Następny krok to było poprawienie tego i jesteśmy gotowi na to, żeby dodać tooling dedykowany do zarządzania tym KS Automation i tak naprawdę zapewnić rozrost tej infrastruktury do docelowej skalowalności, czyli tylko 300 tysięcy i odporności na błędy poprzez zapewnienie dostępności w dwóch regionach. To nie było tam w 3 miesiące, trwało dłużej. Ten drugi okres poczekaliśmy, czyli w pół roku nam się udało tyle zrobić znanym toolingiem i znanymi rozwiązaniami. To by było na tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o przygotowanie. Po pierwsze, stwierdzenie, dlaczego potrzebujemy architekturę, która będzie skalowana, na jakie zapotrzebowanie ona ma odpowiadać, czym jest nasz biznes i w jaki sposób biznes definiuje, że determinuje, że ta architektura ma się skalować. I po trzecie, jak prostym toolingiem już zweryfikować, czy hipotezy, które próbowaliśmy postawić, na pewno są spełnione. No i przechodzimy do ostatniej części. Czy macie jakieś pytania? Tak, czy gdybyście mieli napisać ten projekt jeszcze raz, zaczynając od teraz, czy tutaj jeszcze ten sam stack technologiczny, czy jakieś inne technologie, czy coś zrobilibyście inaczej? Już mieliśmy taką możliwość, wybraliśmy Dockera. Dodatkowo jeszcze. I tutaj właśnie w kolejnej opcji, właśnie w połączeniu ze Spinnakerem, właśnie to rozwiązanie już nawet mam tam częściowo działające właśnie na Dockerze. Wtedy możemy właśnie wykorzystać, jakby nie było, budując właśnie te obrazy, po prostu tych obrazów możemy właśnie robić update właśnie typu rolling, czyli bez żadnego downtime'u. Ale ogólnie tak, jako narzędzia, które zapewniają łatwy i szybki rozwój, bo to naprawdę bardziej przypomina konfigurację gotowej biblioteki, tak? Czyli żeby postawić te Discovery, Gateway'a i config server, to ileś tam jest opcji konfiguracyjnych, które trzeba poznać, tyle, ale to jak najbardziej się sprawdziło. A do tego są cały czas aktualizacje i teraz wraz z nowym releasem Springa już będą dociągać swoje analizę metadanych do GraalVM-a, więc jest możliwość jeszcze wyciśnięcia więcej z tego stanu technologicznego. No i druga sprawa, co dla mnie było ważne, że można to uruchomić totalnie bez dodatkowych jakichś narzędzi. To też się fajnie broni. No też jest taka sprawa, że kolejne projekty próbujemy dodawać małe klocki, tak? Czyli zapewnić znowu, żeby ta
skalowalność, odporność na błędy była dostępna, a jednocześnie, żeby nie za dużo naraz nowych rzeczy dodawać. Także powolutku próbujemy gdzieś to rozszerzać. Tu i właśnie też nam pojawia się też taka ciekawostka odnośnie właśnie projektów medycznych. Sam proces wypuszczenia nowej wersji oprogramowania trwa bardzo długo, pomijając to, że dana wersja oprogramowania musi przejść całą certyfikację, więc nawet od momentu zakończenia jakby oprogramowania, z naszego punktu widzenia, jakby nie było deweloperów zakończenia wytwarzania tego produktu, czyli z naszego punktu widzenia mamy jakby skończone, mamy release, cała certyfikacja trwa kolejne pół roku albo nawet 9 miesięcy. Więc często update'ów tego środowiska nie będzie. Jeszcze ktoś? Jakieś pytania? Śmiało. Okay. Jakby co, to my tu jeszcze chwilę będziemy. Zapraszamy do podejścia. Na chwilę obecną bardzo dziękujemy Wam za uwagę i za to, że chcieliście przyjść dzisiaj. No i tyle. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.